Mam was! Witajcie drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku będzie przede wszystkim omówienie naprawy naszego John Deere'ka, troszeczkę przeze mnie, troszeczkę oczywiście przez pana tatę Piotra. Będzie orka lucerny oraz mała dobra, a zarazem zostańcie do końca. W dzisiejszym odcinku pokażemy, co się stało z naszym John Deere'kiem. Już tutaj pokazuję, jak to wygląda całe. No właśnie, więc sobie przejdziemy. Tutaj jest kabina przewrócona na bok. I proszę zobaczyć, pusto. Tutaj idą jakieś wężyki. Tam chyba jakieś, nie wiem, koło zamachowe czy coś tego typu. Tu jakieś łożyska, wałeczki, takie tematy. No, tutaj rolka papieru, ale to nieważne. Tu jakieś śrubeczki, kabelki. No, ogólnie tak to tutaj wygląda. Sobie przejdziemy tutaj. I tu mamy obudowę skrzyni chyba, o ile się nie mylę. Tutaj milion jakichś rzeczy, których nie rozumiem, do czego służy. To, o ile się nie mylę, to jest ten cztery półbiegi pod... cztery świerki pod obciążeniem tutaj takie macie. Tak to chyba wygląda i to jest chyba to. To oczywiście jakieś tarczki. Tu macie wał kardana, który łączy silnik razem ze skrzynią. Tu jakaś flasza z wielowpustem, chyba dobrze mówię. No, tak tutaj przewrócona kabina jest na bok. Tutaj wszystko łańcuszkiem zabezpieczone, żeby się nie przewróciło. No, tutaj koło mamy zdjęte. Proszę. No. I koło znajduje się tutaj. Proszę, tak dziwna perspektywa tej kabiny, tak z boku. Niecodzienny widok, bym powiedział. No i tutaj sprawa wygląda tak. Żadnych przewodów nie odpinamy. No chyba, że jakieś tam elektryczne, coś tutaj chyba jakieś takie tam były. I tu mamy jakby taki zawiasik, tak? Wkładamy sobie jakiegoś pręcika, jakąś śrubeczkę. Cyk. Oj, kurczę, żeby nic tutaj nie poplątać. Cyk na bok. I sobie ładnie wyjmujemy skrzynię. Albo część skrzyni, tak dokładnie to nie wiem. Tutaj może jak uda mi się dorwać ciatę, to coś dopowie. Proszę. Idziemy sobie do przodu. Tutaj troszeczkę mniej optymistyczne tematy. Największe spustoszenie, cały winowajca wyciągania tej skrzyni, to jest ta śrubeczka, która się tutaj zerwała. Widać? Widać chyba. Kurczę, tak o. Chyba jakoś to tak było. Tutaj dwie tarczki. Ogólnie to tak tutaj więcej tata dopowie. Ale kurczę, akcja jest o tyle optymistyczna, że tak mało rzeczy do wymiany jest. Ale zobaczymy, tam fakturka przyjdzie. Ciągnik będzie złożony, jak będzie działo, to będzie super. Jeszcze tutaj w ramach takiego małego przerywnika sobie wyremontowałem taką zlewkę na oleje, czy coś tam wyczyścić, coś takiego położyć. Co ma w środku? Olej, tu papierek, brake cleanery. Tutaj ciach, ciach. I właśnie tak jedna naklejka, wiecie, tak bardzo mi pasowała. Nie wiem, czy tata się nie obrazi, ale no niestety. Ale Casey też spoko. Jakiegoś magnumka byśmy sobie przygarnęli. Nie powiem, że nie. Witajcie na warsztacie. Zobaczcie, John Deere główkę już do snu sobie położył na prawą stronę, kabinę ma zdjętą, a to oznacza, że musieliśmy się dostać do skrzyni biegów. Co się ze skrzynią biegów stało? Objaw był taki, że jak się wkładało piąty bieg albo szósty bieg i odpuszczało gaz, to bieg wyskakiwał. I to jest tutaj ten plaster, jakby to nazwać, skrzyni biegów dokładany.
bo on ma skrzynię biegów składającą się z czterech biegów, a piąty i szósty jest jakby dokładane, bo były różne wersje John Deere'ów i John Deere robi sobie segmentowo te skrzynie biegów, że mogą być czterobiegowe w tych wersjach tam podstawowych, mniejszych, albo sześcio, tak jak w tym przypadku. I to jest moduł do piątego, szóstego biegu. Tu zobaczcie, jest przesuwka i tutaj się zapina bieg piąteczka, szósteczka. Tu się przesuwa, o, ta przesuwka tu jest cała, nie? I co tu się stało? Już tłumaczę. Jaka dziwna sprawa. Tu przychodzi śruba taka i ta śruba, zobaczcie, pękła. I to jest cała przyczyna wyskakiwania piątego i szóstego biegu. Śruba przychodzi tutaj. O, ładnie. Przechodzi przez cały wałek. Tutaj wychodzi. I to jest przykręcane. Idziemy zobaczyć. Zaraz wam pokażę, gdzie ta śruba przychodzi dalej. Przychodzi. Momencik, tu zobaczymy. Poczekaj, może cięcie zrobimy. I ta śruba przychodzi tutaj. I ona łączy tamten wałek z tym dalej tutaj. Tu przychodzi ten segment, on jest tu przykręcany. I tutaj to jeden, ten wałeczek krótki, piąty, szósty bieg, scala z tym tutaj wałeczkiem. Jak ta śruba pękła, tak ten kawałeczek został tu w środku, a reszta śruby tam. I to powodowało, że wałeczek lewo-prawo sobie latał, no i nie można było tego biegu wcisnąć, to znaczy wchodził, ale później wystarczyło ruszyć i to się przesuwało i same biegi wyskakiwały. Także taki dziwny przypadek, że taka śruba po 26 latach postanowiła sobie pęknąć. Widać, że to nie jest nagle zrobione, że to się wypracowało po prostu, jakieś zmęczenie materiału. No, pecha mamy, że jakieś 25 lat temu minęła gwarancja, tak byśmy na gwarancji to dali oczywiście, ale chyba już nam nie uznają. Także taki tutaj mamy dziwny przypadek. A tak, patrząc tutaj na resztę elementów, to chodźcie wam pokażę, jak wygląda John Deere po 26 latach eksploatacji. No, tutaj mamy różne tarcze, tarczunie, zębateczki i słuchajcie, na niczym tutaj nie ma skazy. I ciągnik, który chodził z ładowaczem czołowym przód, tył, obornik wyrzucał, jak obornika nie ma. Tutaj nie ma żadnych zniszczeń, nic, żadnych nadpaleń, żadnych uszkodzeń, wszystkie tarcze, wszystkie przekładnie, wszystko idealnie. Jak nowe w środku. To jest konstrukcja. Kiedyś to było, jak to mówią. I Passaty, i John Deere kiedyś były bardzo mocne. Jedynie tutaj na tarczach jest jedno zużycie, zaraz wam pokażę. O. Tarcze są o tyle ok, ale tu w środku jest podebrane o te ząbki. To by pewnie jeszcze chodziło z 15 lat, ale jak już wszystko rozebrane, to już wymieniamy, co tylko ma cień podejrzenia, że może się kiedyś zużyć. Tak, tutaj delikatnie. A tak to naprawdę no nie ma do czego się tutaj przyczepić. Gdyby nie ta śruba, wszystko by chodziło przez taki jeden mały elemencik. I tak całe szczęście, że to nie miało tam... No mogło w sumie coś się tam poluzować, odkręcić, takie coś by tam gdzieś wpadło może między zęby i narobiło mi bigosu. Ale wszystko się trzymało, bo długo żeśmy na tym nie jeździli, bo nie chcieliśmy maszyny męczyć. Jeśli chodzi o rozebranie tego ciągnika, nie robiliśmy tego my. Zaprosiliśmy mechanika z polecenia, młodego chłopaka, bo jeszcze mamy dużo roboty w polu. Czasu nie ma, a zresztą to ja już też siły na to nie mam. I co ciekawe, przyjechał o chyba 9 godzinie. Ja wiem, ile czasu, Ksawery? Do 16 ty byłeś? No, a wy mamy. No, cały ciągnik rozebrany. Słuchajcie, do tego stanu. Wjechaliśmy John Deere'em, ja przyjechałem z pola, bo żeśmy tam kultywatorem sobie jeździłem. Patrzę, ciągnik rozebrany, wszystko tutaj, telefon do mnie, takie części zamówione już. Koszt części, no nie jest mały, bo się okazuje, że tam tarcze i tak dalej, to tam wykaz cały będę miał. Razem z olejem, z filtrami, no to 5000 netto. Także no jakiś tam koszt jest. Ale z drugiej strony, no jak raz na 25 lat taki koszt, no to nie jest chyba źle. Także, ale no już wymieniamy wszystko, co się da, jeszcze jakieś tam pierdółki, coś tam, mówię, proszę pana, wszystko wymieniać, ciągnik nie na handel, ciągnik ma u nas jeszcze chodzić, a może ma mieć jeszcze dożywocie, no bo to jest bardzo udana seria. Już tutaj pokazuję.
Ale tak z drugiej strony to się należy John Deerekowi. No dokładnie. Tyle przepracował. No nie, no pewnie 6 należy. 6600 to jest model, czyli jeden z pierwszych, z pierwszej serii 6, czyli oczywiście już konstrukcja ramowa. I co ciekawe, on ma 6-cylindrowy silnik, ale nie tak jak teraz 6,8 litra, jak wszystkie John Deere, tylko on ma 5,8 litra. Ten mały jeszcze, małej pojemności 6-cylindrowy silnik, to co jeszcze w tych SG2 z kabiną, te stare John Deere serii 3 miały. Także bardzo oszczędny i bardzo trwały silnik, on tam śmiesznej ilości paliwa naprawdę palił. Jeszcze tam nie spełnia żadnych norm i tak dalej, to wtedy się robiło ciągniki na trwałość i na oszczędność paliwa. A teraz się robi oczywiście na komfort, elektronikę, ekologię. Tą ekologię wiecie, żeby pełno filtrów pozakładane, wszystkiego, później się wszystko trzeba tam regenerować, naprawiać, wyprodukować, zutylizować, także taka ekologia wiecie, taka nieprawdziwa do końca, no ale no taki znak czasu. A ten ciągnik no to taki tutaj niezniszczalny. Także no tyle tutaj z naprawy. Wszystko oczywiście będzie tutaj pomyte, poskładane. Już wszystko tam jest przygotowane. Mechanik widać, że nam się trafił. Bardzo taki tam spokojny, precyzyjny chłopak. Także na razie polecamy mechanika do rozbiórki ciągnika. A jak złoży i będzie ciągnik chodził, no to będziemy polecać do naprawy ciągnika. Czyli złożenia jeszcze. Ale do tego jeszcze długa droga, bo czekamy teraz na część. No a tu jest fajnie, nie? Tak, tutaj Ksawer już mówił, borczyki, kabinę żeśmy praktycznie w dwie osoby przewrócili, ręcznie podnieśli, koło odkręcone. No i mówię, no prosta sprawa, fajnie jak to rama jest i tak dalej, to fajnie to idzie. Podoba mi się. No znaczy podoba mi się, fajnie jakby się w ogóle tam nie zepsuł, no ale takie tam naprawy, to się zdarza. Słuchaj, to tylko maszyna. Tak, naprawy. Nie, ale przynajmniej się poznali, co ma w środku w końcu. To są, no. Enigma. My i tak byśmy go zebrali, nawet jakby był sprawny. Z ciekawości, jak to jest zbudowane. Bo zobaczcie, jakie to zębateczki fajne. Malutkie. Jakieś planety. No, tutaj takie cuda. Fajnie. My kanał Korbanki oglądamy i te fendy tam zbierają i one tak nie są ciekawe w środku. John Deere jest fajniejszy w środku, to jest, dużo ma tego. No. Nie? No, tylko jakieś pompki są. No, a tam jakieś te hydrostaty, te coś tam. A tu to jest, widać, że tutaj. Jest jak trzeba, nie? Dobra, na razie, trzymajcie się. Witajcie, dzisiaj mamy nocne manewry na polu. Troszkę obeschło, bo u nas padało, ciężko się by orało i czekałem na ładną pogodę. Jest taka troszkę sucha, lekki mrozik nawet idzie i orzemy teraz. Co tutaj robimy? Zobaczcie, orka jest dzisiaj na ostro, prawie pod 30 cm tutaj dochodzę. Tu jest 30, tu jest mniej więcej ziemia, także takie tam między 25 a 30, nawet lekko ponad. Dzisiaj nie ma zmiłuj się, nie ma, że orka to antybiotyk, nie ma, że odwracamy tlenowe, beztlenowe organizmy, nie ma dzisiaj, że
tworzymy erozję wietrzną i słoneczną. Dzisiaj naszym priorytetem jest, żeby to dobrze zaorać pod przyszłoroczną kukurydzę. I o co nam głównie chodzi? Przede wszystkim pierwszy punkt, chwasty niszczymy, orzemy głęboko, wyorujemy to, co jest dawno, dawno nie było wyorane i tam już te część chwastów na pewno popadała, będzie mniejsze zachwaszczenie. A druga sprawa, że my po tym polu będziemy dużo, dużo sobie jeździć, będziemy uprawiać, bronować, opielać, rozlewać ASL, nawozić, siać i tak dalej i wałować, także to pole będzie zjeżdżone w przyszłym roku na maksa. Co tu mamy za podkład zrobiony pod kukurydzę? Miesiąc temu żeśmy obornik tutaj rzucali i przejechaliśmy, słabo widać, ja wiem, ciemno jest. O, mogę troszkę odkopać, o, jest bryłka obornika, dzisiaj w nocy też się robi. I co ja zrobiłem? Obornik został rozrzucony, gruber na 15 cm. Obornik żeśmy przemieszali z ziemią, ładnie, on się cały tutaj przemieszał. I co to nam daje? Pierwsze, że już nastąpił pewien rozkład przez ten miesiąc czasu przed orką. Urosły nam chwaściki, tu proszę, ciemno jest, ale widać ile tu jest chwastów. Mamy zwalczanie jakichś tam chwastów. I następna sprawa, jak obornik został głęboko gruberem zmieszany na te właśnie 15 cm, to teraz bezpiecznie jest orać ten obornik głęboko. Bo jak on by był na wierzchu, to teraz przedpuszki pięknie by tu zrzuciły 30 cm na dół, na dno i on tam by się nie rozkładał, tylko by zbutwiał albo zostałby do przyszłego roku. W przyszłym roku by się go wyorało i dopiero zacząłby tam się znowu rozkładać. A tak tu jest wstępny rozkład, przemieszanie, głęboka orka, no i tak mamy pole przygotowane pod kukurydzę. To jest nie to pole tam doświadczalne dla widzów, tylko to jest pole, które ma dać pewny plon kukurydzy w ekologii. No i niestety inaczej jak porządną orką się tego nie da zrobić. Przejdziemy tu do pługa. Ciemno jest, ale będziemy pokazywać wszystko. Przedpuszki tutaj doregulowałem. Musiałem troszkę zgłębić ostatni, bo ostatni, zobaczcie, to jest ziemia luźna tutaj. I jak idzie koło od pługa, to dociska ziemię i ten przedpuszek musi być głębiej. Ten konkretnie. I jeszcze głębiej musi być przedpuszek numer 1, 2, 3, 4. Bo on tutaj idzie po kole od ciągnika. Idę na blokadzie, jest dosyć luźna ziemia, ale no tak trzeba zrobić, jak jest właśnie takie tutaj miękkie pole zagruberowane, żeby to ładnie działało. Także zasuwam. Najpierw była glina, taka prawie, że jak na Mazurach, a teraz mamy piachy, tak jak u nas piachy. No co zrobić, taka ziemia, ale wiadomo, ratujemy się obornikami i tak dalej. Także działamy, jest późno, ale no jest sucho, więc orzemy, aż skończymy pole. Zresztą dużo już nie zostało, kawałek i poprzecza i będzie koniec. Także